Cześć, żeby leci ekipa WK z tej strony. Witamy na kolejnej sesji. Dzisiaj sesja Basic. Tam parę nowych, widziałem, produktów wleciało. No i co? No zobaczymy tutaj, co uda się nagrać. Taki dokumencik sesji jak zawsze. Powiedz coś śmiesznego. FIFA Rafa. FIFA Rafa. Zajebiście. Studio Bajka, tak. 17 minut drogi w najlepszych lotach, powiewach. Ja jechałem z 26. Nie no, tyle jest, mówię dlatego, że w najlepszych powiewach 17. Straszne korki i tyle. No i nie jest to studio Arkadiusza Tańculi, który podobno ma syndrom Andersena. Po ostatniej konferencji Fame MMA tak słyszałem. Nie, po prostu nazwali to Studio Bajka. Ale jak coś, to nie jest źle dla Tańculi, bo my go lubimy, tylko tam jego przeciwnik potencjalny powiedział coś, co mnie rozbawiło, że ma syndrom Andersena. Rozumiesz, Andersen ten, co pisze te bajki. No i po prostu ten zwrot mnie rozbawił, nie? Że ktoś ma syndrom Andersena, że po prostu mówi farmazony. Nie? A na kogo stawiasz w tej walce? Tańcula, czy... No. Właśnie nie znam totalnie tego drugiego pana, muszę go poznać, bardziej się zapoznać z jego postacią. A ty? A w ślepo nie stawiasz? No ja ślepo... Ja w ślepo na tańcu. No ja też na tańcu stawiam, prawda? Raczej tak, no. Co, właśnie wysyłam badania krwi na Fame, nie podglądać. Jak? Nie mam wirusów. Nic? Nie wiem, nie sprawdzałem, ale czuję się, jakbym nie miał. To chyba nie wiem. Trzy miarki białka, pamiętajcie. A jak furę ci naprawili? Prawdopodobnie tak. Zrobił nią długą trasę i powiedział, że bardzo dobrze się prowadzi. Na tyle, co przejechałem, nie... Zapytał, jaka cena. Nie jestem w stanie powiedzieć. No, też 1000 zł tylko za ustawienie czujników, bo po naprawie z samochodu ten system, co koryguje, wspomaga ci jazdę, nie był skalibrowany. No i musieli elektronika z BMW, żeby to skalibrował. 700 zł netto. Ale to za mieć geometrię. Tam ale ustawienie. To nie była kwestia geometrii. Nic, wszystko. Tam jeszcze coś w podwoziu było źle skręcone. Auto dałem na wymianę oleju i filtru, a mi dali, że tyle 50, mogę 50 zrobić. Ale to jest przestępstwo, nie? To jest ogólnie, myśmy je zrobić. To trzeba pomyśleć, czy wiesz, to jakoś... Jedziesz, żadnej kontrolki, no. Żadnego powiadomienia, oddajesz. A tu taka serpentyna, kurwa, jak wiesz, co do króla mieli. To niech będzie ten ciekawszy. Powiedzmy to trzeba o tym mówić. Robur oddał auto do serwisu jednego, wystawili mu fakturę na 25 koła. Autoryzowany serwis. Wrócił do serwisu, z którego brał auto i mamy tam takiego pana, z którym dobrze żyjemy. Nagle nie było nic, tylko tam była jedna rzecz do zrobienia. Tam za raptem 1000 zł, nie? A pokusiłem się do warsztatu, bo... Bandyterka, no bandyterka. Było, tak? A tam mieliśmy po prostu dalej. Czy tam bandytka? Nie w tym samym serwisie, ale też autoryzowanym. Oddałem auto, jakiś tam mały problem i standardowe te filtry itp. No i dzień po nagle mi wyskakuje, że kurwa, że ze spryskiwaczami coś. Kable ci odjebali. Mówię, dobra, zagadam następnym razem. No i się okazało, że cała ta micha od spryskiwacza jest w ogóle do wymiany, kurwa, i wszystko, nie? Akurat dzień po wyskoczyło. Tak zrobili, żeby dzień po się ujebało. Bandytka czy zbieg okoliczności? Wy zdecydujcie. Meme! Ten ma fajną fryzurę. It's a meme, bro! And today I want to present to you the new iPhone 13. Ireneusz Krosny, proszę Państwa. Nie, Krycha MMA widzieliście na poprzedniej gali, na konfie, stylówkę Krychy. O, patrz, to jestem wielkim fanem jego metamorfozy, bo myślałem, że Steve Jobs na Fame MMA 9 konferencji zapowiada nowego iPhone'a, nie? Patrz, to owca jak rzuca do kosza w tym swoim stroju. Ale to z 10 kilo temu, ty. No. Podobnie już byliśmy, kurwa, do niego, nie ma co. I tłumaczyliśmy to sportem, nie? Doprowadziliśmy się z owcą do takiego wyglądu i tłumaczyliśmy się, że to dla wyniku, kurwa. Ale wielkie rzeczy wymagają poświęceń. Siła to kapitał i wiesz, trzecia w nocy. Jak szybko przyszła, seven tak, days. Jak szybko spierdoliła. No jak tak. Szybko przyszła, tak szybko odeszła, nie? Szybciej. Szybciej odeszła niż rozpędzona już była w drugą stronę, kurwa. Ja zapomniałem,
to jest perfekta w końcu. Bo przez pewien czas mieliśmy biało-czarne, nie z perfekta. Teraz jest perfekta i da się w tym chodzić. Na sylwetce nie piłkarskiej, tylko bardziej rozbudowanej, bo tamte były dla piłkarzy, nie? Dla szczuplejszych. Ta. Teraz może założyć ta osoba nie taka szczupła. Taka jest akcja. Uważajcie na autoryzowane serwisy. To, że autoryzowany, to nie oznacza, że tam święci, że tam Michał Anioł, kurwa, wam amortyzatory wycenia. Kurwa, ty. Chyba trzeba będzie serwis zrobić. Ekspres za 1500, serwis za 1900. Zgłaszasz, że się mleko nie leje, a wiesz, przychodzi ci 25 rzeczy. Tak, i przychodzi Michał Anioł i zaczyna kłuć. Nie, że ci wypisuje to na komputerze, tylko on kłuje normalnie na kamiennej tabliczce, co jest do wymiany. Dlaczego jest tak porządny. Dlaczego jeszcze ekspresu w firmie naszej nie ma? Ja nie wyraziłem zgody. Łączek, który robi pierwszą kawę i już mleko rozlał. Pierwsza kawa. Załóżmy, że rok jest ekspres w firmie, to 365 razy rozlałby kawę. I kto by to sprzątał? A jeszcze jest to by nie sprzątał. 30 osób w firmie, to powiedzmy, że jest takich 10 pączków. Czyli 3600... Człowieku. 3600 rozlań. Nie no, to ten odcinek będzie tylko o tej fakturze, pamiętam, Robur wchodzi... Jechaliśmy w tą sesję, jak Robur do serwisu. Robur wchodzi blady, jak Boxdel w ostatnim Cage'u z Wardęgą. Jeśli mogę, chciałbym zapytać o jedną kwestię, panie Michale. Na bo to... wiesz... Ja mówię, ty co jest, a on mówi... Ty no, coś się tutaj nie lepi. Ja to nie... Ty czułeś coś, jak u mnie jechałeś, że... prawy tylni coś bije? Ja mówię, nie, pokaż. Patrzę, dosłownie cztery kartki A4 i podsumowanie, 25 tysięcy coś tam. Ja mówię, o kurwa, nowe auto. To ładnie. To nie jest ta poza. To nie jest ta poza. To drugą rękę musisz pokazać. Od razu idźmy. Ten dźwięk, ten... Nie, no słyszałeś było? Słyszałem... Kurwa, jakbyś, nie wiem, mokrą dupą tak robił. No to, bo tak naprawdę to robiłem, nie? Dlatego tak myślałem. Yeah.
tak, że ty wiesz na co, żeby to robić, to coś znajdziesz się z panem. Kiedyś. Ja myślę, że on głównym przychodzi. A nie, że serio, jak, jakaś zastawka czy coś. Nie. No to tętnia. Może to, no. Juras WK, witamy. Ale to musiałbym mieć tą czapkę jednak, ale to... Masz może ujęcia, jak tej czapce jest? Siapce? Nie, nie. Żabce? Dobra, to damy zdjęcie, jak jest w żabce i... Juras MMA, witamy w WKG. No i tak, zdecydowaliśmy, że cały dochód z sesji, z tej kolekcji przeznaczamy na amortyzatory do X5, 25 tysięcy. Niestety, no jest bandytka, no to trzeba sobie jakoś pomagać, tak? Ale będzie mógł jeździć, tak? Dzięki tej sesji. Dziękujemy za sesję. Dziękujemy za sesję. To już koniec sesji? Nie, ja się śmieję, że dziękujemy za sesję, bo Robert będzie mógł jeździć dzięki temu. No. Dla komfortu jazdy. 20 tysięcy. No. Ciekawe, czy portfel ma taki komfort. Taki sam jak samochód teraz. Wiesz, jak w amerykańskich filmach na tej kanapie u psychologa, to tutaj na warsztacie, nie? Tak. I mechanik. 4 strony A4 i opowiedz mi o swoich problemach. Coś tuczę lekko z tyłu, potukuję, to mam dla ciebie tutaj prozak w postaci fakturki na amortyzatory za 25 koła. W którymś materiale merytorycznym pokazywałeś ten trójkąt, wytrzymałość, siła, to tutaj masz tylko po prostu wykres liniowy, jest portfel i samochód, jest komfort. I możesz tylko punkt w jedną stronę przychylić. No w sumie tak. I jest komfort portfela albo komfort samochodu i wiesz. No jeszcze nie, to jest jeszcze jednak trzeci wierzchołek. Czyli trójkąt. Bandytka. I wybierz jeden wierzchołek. I Robert masz jedną kropkę tylko. I Robert poleciał w prawy górny. Bandytka i komfort jazdy. No, ale bandytka zawsze będzie. Mniej więcej, ale będzie bandytka, nie? I patrz, idziesz w prawy górny, jest bandytka i komfort jazdy i odejmuje ci najbardziej z portfela. No i to bo ma sens. Bo jest bandytka i... I to ma sens. Merytoryka. Była na sesji merytoryka, była. O, miej ci oczy szeroko otwarte. Mamy nadzieję, że dzięki temu przykładowi będziecie mądrzejsi. To jest... Żebyście wy nie popełniali tego błędu. No a teraz tak już poza tematem, witamy Juras MMA w WKG. Nie musisz się tak kłamać. Nie musisz się tak kłamać cały. Ale on to zrobił teraz! Kłopoty najmana! Trudny jest ten dźwięk. On ma taki kurwa... Powpierdalał, żeby mieć taki głos. Oj ma, tutaj. Grdyka na pół. Tutaj jest ten głos. Jak ważyłeś 5 kg więcej, też miałeś tutaj tyle głosu. Mogliśmy wtedy nagrać, no jak udaje go. Teraz się musisz wprowadzić to w wibrację. Ale go! Ale kłopoty! Jak taki indoor, że wiesz, wprowadzasz to w wibrację.